Dzień dobry, Krzysztof Gasparski, Prokam Polska, komunikat jagodowy z 21 na 22 kwietnia 2021. Zapowiadane jest kolejne ochłodzenie, więc wegetacja najprawdopodobniej znowu zwolni. Stąd sytuacja w naszych jagodnikach nie jest tak bardzo dynamiczna, jakby się mogło wydawać. Daje nam troszeczkę oddechu, może chwasty nie chcą zwalniać. Tutaj faktycznie jest dosyć mocny przyrost. Ale wielu z Was już ma te sprawy załatwione. Ziemia ruszona, herbicydy porobione i jest to całkiem godnie zrobione. To, co trzeba zrobić, to na pewno wykorzystać ten moment, że tak powiem, zapobiegania skutkom spadających temperatur, czyli tutaj mówimy o produktach cynkowo-borowych, Prohorti ZNB czy Fertilider. Leos, takie można by było rozwiązania stymulujące dawać. Natomiast w momencie, kiedy te przymrozki faktycznie będą zagrażały naszym uprawom, a kwiaty w porze czerwonej, dajmy na to, już widać, że te kwiatostany się wydostają, więc tym bardziej powinniśmy to zapobiegać. Produkty cynkowo-borowe, ale saletra potasowa, ale także stymulacja algami, czy stymulacja stymulatorami takimi typowymi jak choćby Improver. Można to łączyć. Saletrę potasową możemy łączyć z Improverem, cynkowo-borowe możemy łączyć z innymi nawozami NPK albo tymi o wyrównanym składzie 20-20-20, Prohorti, dajmy na to linia znowu. Albo 18-18-18, no generalnie możemy tutaj się bronić. Jeżeli chodzi o zwykłą ochronę, to jeżeli popatrzymy czy to na malinę, czy to na porzeczkę, czy to na truskawkę, uważam, że ciągle jest jeszcze czas na produkty siarkowe i produkty miedziowe. Temperatury niskie, więc stosowanie produktów układowych nie ma do końca sensu i automatycznie musimy pamiętać, że nie ma tej presji ze strony chorób wielkiej, czyli robimy produkty zapobiegawcze i moim zdaniem to powinno w zupełności wystarczyć. Oczywiście, jeżeli zaczną kwitnąć, to unikamy produktów siarkowych, żeby nie uszkodzić kwiatów. Wtedy przestawiamy się na grubą, porządną, mocną chemię. Póki nie kwitnie i jeszcze są takie temperatury, jakie są, hamujemy. Jeżeli chodzi o szkodniki, sytuacja jest dosyć podobna. Co prawda wielkopąkowiec zaczął już istnieć. Oprócz tego, że tych pąków się uwidoczniło z wielkopąkowcem porzeczkowym dosyć sporo porażonych, to możecie zauważyć, że one są już częściowo otwarte, czyli automatycznie droga do zwalczania tych szkodników też jest ułatwiona. Tam może dotrzeć siltak. Natomiast jeżeli chodzi o łazęgostwo wielkopąkowca po pędach czy przędziorkach, to oczywiście one przy temperaturach rzędu 2, 4, 5 stopni no będzie ograniczona, więc walka typowa do zwalczania przędziorka i wielkopąkowca jeszcze jest przed nami. Musimy chyba przeczekać te niskie temperatury. Jeżeli temperatury będą powyżej 10, 12, 14, 15 stopni, tak jak dzisiaj, to taki zabieg można było wykonać. Jeżeli temperatury spadną, to zachęcam do tego, żeby uzbroić się w cierpliwość i zrobić siltakiem, ortusem ten zabieg troszeczkę później. I to samo jest z abamektyną w uprawie truskawki, dajmy na to, w połączeniu z siltakiem albo i nie. Też czekajmy na temperatury sprzyjające, żeby efekt zastosowania abamektyny siltaku był akurat na wysokim poziomie. Jeszcze kolejna sprawa, wykorzystywanie olei parafinowych, zwilżaczy i innych olei do tego, żeby walczyć z przedziorkiem, z jajami także. Czy już, czy nie już? Jak zapowiadane są przymrozki, to na pewno nie. Jeżeli przymrozków nie będzie w okresie około 3 dni, no to oczywiście będzie aktywność szkodników i wtedy wykorzystanie takich produktów olejowych będzie jak najbardziej uzasadnione. Przed przymrozkami tego nie robimy.
jeżeli chodzi o glebowe choroby i szkodniki. Ja wspominałem już kiedyś o tym, że fosforyny mogą być puszczone przez fertygację. Możemy przez fertygację albo w taką deszczową pogodę stosować także produkty biologiczne, Ot Your Stop, Nicienie Stop. I to są produkty, które dostają się do gleby i automatycznie będą tam presję tych nicieni czy opuchlaków także ograniczać i możemy to w taką deszczową pogodę jak najbardziej zrobić. Widzimy przebarwiające się liście malin, odrosty, owszem, u góry, może na pędach jednorocznych, na pędach dwuletnich malin, zeszłorocznych malin widać to może trochę mniej, a czym bliżej gruntu, to wyrastające, czy to w malinach powtarzających, czy to w malinach letnich, te odrosty korzeniowe są przebarwione na fioletowo, to świadczy o chłodzie, kiedy zakłócenia są w pobieraniu i w transporcie fosforu, więc jeżeli chcemy temu zapobiegać, preparaty zawierające fosfor, albo preparaty NPK, albo preparaty o wyrównanym składzie, albo o większej koncentracji fosforu i w tym momencie możemy mieć troszeczkę mniejsze opóźnienie w czasie owocowania niż ci, którzy tych zabiegów nie będą robić. Czasem ten tydzień nadrobiony potrafi przynieść dobrą rekompensatę w uzyskiwanej cenie. Natomiast do rozwagi państwa, ci co oddają na przemysł nie muszą się z tym bardzo śpieszyć z uwagi na to, że wiadomo jest, że ten fosfor najprawdopodobniej zaraz się odblokuje, natomiast ci co myślą o detalu, to ten fosfor powinni wykorzystywać na taki moment. Ja mam oczywiście tyle, zwracajcie uwagę na to, że pod włókninami i w tunelach foliowych presja ze strony szkodników wielkopąkowca, jeżeli chodzi o porzeczkę, roztoczy innych przebarwiaczy, czy roztocza truskawkowego, ale także i przędziorków wszelakiej maści, będzie oczywiście dużo większa i tam nie wolno zwlekać, nie patrzcie na załamanie pogody, tylko wykonujcie te zabiegi zwalczające oczywiście wcześniej. Na dzisiaj dziękuję, widzimy się za tydzień. Wegetacja będzie przyspieszać z każdego tygodnia. Ciągle utrzymuje nam się ponad 10-dniowe opóźnienie w stosunku do tego, co się działo w tamtym roku. Troszeczkę się to zmieniło, już nie są to może bite 2 tygodnie, a bardziej 12 dni, a nie mniej jak 10, więc z tygodnia na tydzień będzie więcej do mówienia. Na dzisiaj jeszcze spokojnie, do zobaczenia.